Przed Zgierskim Sądem Rejonowym zakończył się proces Roberta W., oskarżonego o to, że 17 listopada 2013 roku w akcie desperacji wtargnął do budynku Ozorkowskiej Ciepłowni i zdemolował urządzenia sterujące kotłami gazowymi, a następnie podpalił pomieszczenie ciepłowni. Skutki jego niewytłumaczonego do dziś ataku odczuli przede wszystkim pracownicy ciepłowni i mieszkańcy, którzy na 3 dni zostali pozbawieni ciepłej wody i ogrzewania w swoich mieszkaniach. Podczas ostatniej rozprawy oskarżony nie miał jednak zbyt wiele do powiedzenia. Nie składał żadnych wyjaśnień i nie usprawiedliwiał swojego czynu. Wyraziłem skruchę i przeprosiłem wszystkich 13 miesięcy temu. Po 13 miesiącach sobą przepraszam. Jest pusty. Wyrok w sprawie zapadł tydzień po zakończeniu procesu i niemal całkowicie odpowiadał karze, o jaką wnioskowała prokuratura. Wymierza oskarżonemu karę 3 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności. Na podstawie artykułu 46 paragraf 1 kodeksu karnego zobowiązuje oskarżonego do naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz Ozorkowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółki z o.o. kwoty 146 209 zł 96 groszy i na rzecz PZU S.A. kwoty 269 272 złotych 53 groszy. W trakcie procesu obrońca Roberta W. wnioskował o orzeczenie niepoczytalności, ponieważ żadne inne okoliczności nie tłumaczyły postępowania oskarżonego. Według psychiatrów niemieckich i według służb zajmujących się opiniowaniem psychiatrycznym na terenie tego kraju, depresja jest jednostką chorobową, która ma wpływ na ocenę prawnokarną czynu zarzucanych tam oskarżonych. W Polsce? Nie, bo nie mieści się w tabelce. Ta obrona skupiała się na kwestionowaniu poczytalności oskarżonego, co miało zmierzać do wynegocjowania niższego wymiaru kary niż wnioskowana przez prokuratora i przez oskarżyciela posiłkowego, którego ja reprezentuję, czyli spółkę OPK. Natomiast wyniki postępowania dowodowego są takie, że poczytalność oskarżonego przez biegłych nie została zakwestionowana, dlatego działał on w pełni poczytalnym i dlatego ta okoliczność w mojej ocenie nie może znaleźć odzwierciedlenia w łagodniejszym wymiarze kary. Aktualnie Ozorkowska Ciepłownia jest zakładem w pełni funkcjonalnym, który sprawnie i szybko potrafił zareagować na kuriozalny atak oskarżonego. Zaledwie 3 dni zajęło pracownikom uruchomienie jednego z 3 kotłów centralnego ogrzewania, co umożliwiło dostarczenie ciepła mieszkańcom Ozorkowa. Kotłownię w tej chwili ochrania firma zewnętrzna. Mamy system antynapadowy, podwójne zmiany w okresie zimowym, także pełne bezpieczeństwo produkcji ciepła. Mieszkańcy naszego miasta nie muszą się niczego w tej chwili obawiać. W ciepłowni brakuje jeszcze kilku urządzeń sterujących, które w przyszłości ułatwią wykonywanie zadań pracownikom. Poza nowymi urządzeniami i wyremontowanym wnętrzem, ciepłownia jest dziś znacznie lepiej strzeżona. Styczeń to wyjątkowo tragiczny miesiąc na drogach powiatu zgierskiego. Od początku roku doszło tu do 4 śmiertelnych wypadków z udziałem pieszych. 3 z nich wydarzyły się 10 stycznia w ciągu zaledwie pół godziny. W Woli Błędowej, w Kęblinach oraz w podozorkowskim Leśmierzu. Żadna z osób pieszych uczestniczących w zdarzeniach nie posiadała elementów odblaskowych. Żadna też nie przeżyła. Osoba, która porusza się po terenie niezabudowanym, powinna być wyposażona w elementy odblaskowe. Być może gdyby ta kobieta miała na sobie jakiś element odblaskowy, nie doszłoby do tego, byłaby widoczna takie dla kierowcy. Policja może ukarać pieszego poruszającego się poza terenem zabudowanym bez odblasków mandatem, ale stara się też edukować. Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu przeprowadził kampanię prewencyjną wśród pieszych, zachęcając ich do noszenia odblasków oraz informując o nowym przepisie. Zakładamy na siebie, może pani zmierzać lewą stroną w kierunku miejscowego mieszkania, tak? Staramy się rozmawiać z tymi ludźmi w miarę naszych możliwości i środków. Rozdajemy tym osobom elementy odblaskowe. No i namawiamy ich, że niestety, ale taki element nie jest to jakimś wielkim wydatkiem dla danej osoby. I warto jest zainwestować te parę złotych w te elementy odblaskowe. I to myślę, że w dużo przypadkach uchroni te osoby przed potrąceniem ze strony kierującej.
Wiele osób poruszających się poboczem zapomina, że również są uczestnikami ruchu drogowego i obowiązują ich konkretne przepisy. Jednym z nich jest właśnie obowiązek noszenia odblasków po zmroku w terenie niezabudowanym. Wprowadzony 31 sierpnia ubiegłego roku zapis w ustawie nie mówi jednak, jaki powinien to być element odblaskowy. Może to być opaska, kamizelka lub nawet zwykła latarka. Zakładamy na rękę, najlepiej z tej strony i tutaj na dole, na nogę. Będzie pan lepiej widoczny. Kierujący widzi pana ze 120-150 metrów w tym momencie. Widzę, że pan jest też przygotowany, ma pan telefon czy latarkę, tak? Elementy odblaskowe mogą być niewielkie, a ich ceny zaczynają się od kilku złotych. Jednak ich wartość na drodze jest znacznie wyższa, ponieważ gwarantuje nam bezpieczeństwo i pomaga uniknąć mandatu, który w przypadku braku elementu odblaskowego wynosi od 20 do nawet 500 złotych. Ozorkowianie po raz kolejny pokazali, że mają wielkie serca i są chętni do niesienia pomocy. Tradycyjnie w naszym mieście granie z orkiestrą Jurka Owsiaka trwa 2 dni. Już w sobotę w Miejskim Ośrodku Kultury odbył się jubileuszowy koncert pod tytułem Nauczyciele Dzieciom. Na scenie wystąpili nauczyciele z prawie wszystkich placówek szkolnych w Ozorkowie. Tegoroczny koncert był wyjątkowy, ponieważ kończył 10-letnią tradycję występów przed najmłodszymi. Tak w kuluarach rozmawialiśmy, że powolutku ta kanwa koncertu zaczyna się troszeczkę zużywać, tak? Dlatego postanowiliśmy zakończyć to tym 10. jubileuszowym, a w przyszłym roku, jeżeli coś dla dzieci, a na pewno coś wymyślimy, będzie to już coś innego. Dlatego postanowiliśmy, że będzie to 10, kończymy ładną, okrągłą liczbą, a w przyszłym roku znów niespodzianka. W niedzielę od samego rana wolontariuszy można było spotkać w całym mieście. Wietrzna pogoda nie zniechęciła ich do zbierania pieniędzy do puszek. W tym roku w zbiórce wzięło udział 108 kwestujących, z czego 90 znajdowało się na terenie miasta, a 18 na terenie gminy Ozorków. Bardzo chcemy pomóc i ogólnie z naszej szkoły trochę ludzi bierze udział. Chcę po prostu pomóc dzieciom i starszym. No każdy lubi pomagać, tak? Bo są osoby, którym po prostu trzeba pomóc. To jest okazja, żeby pomóc. Bardzo dobra okazja. Znaczy niewielkim wysiłkiem ktoś może na tym skorzystać. Z roku na rok widzę, że coraz więcej osób wrzuca jednak do tych puszek pieniążki i jestem z tego, prawdę mówiąc, zadowolona i dumna, że mamy takich mieszkańców, którzy rozumieją potrzeby innych ludzi również. Nie da się ukryć, pomaganie sprawia przyjemność, zwłaszcza gdy wiadomo, na co podarowane pieniądze są przeznaczone. Wiele osób potrzebuje pomocy, tak? Dzieci przede wszystkim, tak? No bo dzieci to nasz skarb, więc podoba mi się ten cel. Poza tym lubię Jurka Owsiaka. Uważam, bardzo popieram, uważam, że choćby pomóc jednemu dziecku, mimo że na pewno gro ludzi uważa, że inni do tego się dobierają. Niech się dobierają. Grunt, że pomożemy chociażby jednemu dziecku, czy tam osobie starej w tej chwili. Jak my będziemy mieli kiedyś dzieci, to też może nam się przytrafić jakaś choroba i może ten sprzęt akurat nam pomoże, tak? 2, 1, od południa każdy, kto chciał sprawdzić się podczas jazdy w trudnych warunkach, mógł wziąć udział w konkursie bezpiecznej jazdy o puchar burmistrza miasta Ozorkowa. Specjalnie przygotowany samochód nauki jazdy czekał na odważnych na placu manewrowym przy hali sportowej. Mam przyjemność już tutaj współpracować nie tylko z burmistrzem, ale także z WOŚP-em od ładnych paru lat. Mam nadzieję, że mój konkurs będzie się cieszył wciąż taką popularnością jak teraz. I mam nadzieję, że te dzieciaki i te osoby, które są tutaj, przystępują do kursu i do konkursu zarazem, będą jeździły bezpieczniej. Prawdziwe granie zaczęło się tuż po godzinie 17. Już wewnątrz hali podopieczni z Młodzieżowego Domu Kultury, Miejskiego Ośrodka Kultury, Zespołu Szkół Specjalnych oraz Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę pokazali swoje artystyczne umiejętności przed ozorkowską publicznością. Oprócz części artystycznej, ozorkowianie mogli skorzystać z usług wróżki, kosmetyczki, dietetyka czy fryzjera. Nie zabrakło również malowania twarzy dla najmłodszych oraz słodkich poczęstunków. A wszystko to za przysłowiowy wrzut do puszki.
Między występami nie mogło zabraknąć licytacji gadżetów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku były to kalendarze, torby oraz koszulki. Ich sprzedaż przyniosła kwotę 1370 zł i 6 groszy. Podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nie mogło zabraknąć również ostrego grania, które zapewniły nam dwa ozorkowskie zespoły. Jak podkreślają, ten koncert był ważnym wydarzeniem w ich kalendarzu muzycznym. To dla nas rodzaj wyróżnienia, że możemy wesprzeć zarówno lokalną społeczność, jak i Jurka Owsiaka w jego szczytnych działaniach. Mam nadzieję, że przy okazji też przyciągniemy dodatkowych osób, które wesprą Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Również na ozorkowskiej scenie muzycznej pojawił się przez wszystkich wyczekiwany zespół Last Row. Jak podkreślają chłopaki, warto było zagrać podczas finału WOŚP. Jeżeli możemy wystąpić, jeżeli nasza muzyka może pomóc jeszcze dodatkowo oprócz samej muzyki, no to wspaniała okazja, to z wielką przyjemnością pomożemy, komu tylko możemy. Tradycyjnie już o godzinie 20 wysłano światełko do nieba, którego fundatorem był Urząd Miejski w Ozorkowie. Dla większości światełko do nieba kończy finał, jednak dla ozorkowskiego sztabu to właściwie dopiero początek, ponieważ właśnie wtedy zaczyna się prawdziwe liczenie pieniędzy. Corocznie do zliczenia zebranych datków do wolontariuszy przyłącza się Bank Spółdzielczy w Ozorkowie. Jesteśmy fachowcami, przynajmniej w tej części do liczenia. Myślę, że trochę nam się to udaje pomóc w ten sposób Owsiakowi i Wielkiej Orkiestrze. W tym roku nad bezpieczeństwem wolontariuszy oraz przybyłych gości podczas dwudniowego finału czuwała policja, a także firma ochroniarska z Ozorkowa. Chcemy zrobić coś dobrego dla ludzi, chcemy zmienić pogląd ludzi na agencję ochrony, na ochroniarza. Chcemy pokazać, że jesteśmy, chociaż jesteśmy wielcy fizycznie, to jednak serducha tutaj, które pukają, są bardzo dobre. Choć rekordu nie pobiliśmy, to udało się zebrać naprawdę dużą sumę pieniędzy. Zebraliśmy wspaniałą kwotę 36 493 zł i 39 groszy. To jest bardzo dobra kwota. Co prawda nie udało nam się pobić kwoty ubiegłorocznej, ale nieważne są bicia rekordów. Ważne jest to, że mieszkańcy Ozorkowa i gminy Ozorkowa odpowiedzieli sercem na apel Jurka Owsiaka i odpowiednio wysoka, myślę, kwota została zebrana na wspieranie leczenia dzieci i godnego życia seniorów. Zebrana kwota zostanie przeznaczona na rzecz podtrzymania wysokich standardów diagnostyki i leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz godnej opieki medycznej seniorów. Z hali sportowej do Wiednia czy na Broadway w Święto Trzech Króli nie było daleko. Kilkuset mieszkańców uczestniczących w koncercie noworocznym mogło przenieść się na deski wiedeńskiej opery czy nowojorskiej Carnegie Hall. Obraz jej jak cień idzie za tobą w noc i w dzień. Koncert, którego organizatorem był Urząd Miejski, był naprawdę na światowym poziomie. Tego rodzaju wydarzenia cieszą się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców. Nic więc dziwnego, że hala sportowa wypełniła się po brzegi. Koncerty muzyki klasycznej, operowej, operetkowej cieszą się w Ozorkowie dużą popularnością i również koncerty muzyki churalnej zawsze odbywają się przy pełnej sali. Myślę, że mamy po prostu wspaniałą publiczność, wrażliwą, która chętnie słucha ambitnej muzyki. Trudno. Specjalnie dobrany repertuar zapewnił widzom magiczne spotkanie z utworami artystów z całego świata. Ozorkowianie usłyszeli dobrze znane arie i duety w wykonaniu sopranistki Sylwii Strugińskiej-Wochowskiej i tenora Szymona Jędrucha oraz towarzyszących im muzykom. Dla sopranistki występującej przed ozorkowską publicznością taki koncert jest świetnym sposobem na pozytywne wejście w nowy rok. Wręcz czerpałam taką dobrą energię poprzez tą podróż, którą tutaj odbyliśmy. Zwłaszcza, że to jest koncert noworoczny,
pełniący taką funkcję ciepła, dobrej zabawy na Nowy Rok z życzeniami noworocznymi. Również dla Szymona Jędrucha tego typu koncerty mają nieocenioną wartość. Po pierwsze, staramy się wprowadzić nowe rzeczy, czyli no, pocieszyć się tą sztuką, na którą nie mamy, powiedzmy, czasu normalnie, a po drugie, można się pobawić, zwyczajnie. A karnawał jest od tego właśnie. Podczas koncertu noworocznego można było usłyszeć utwory z operetek takich jak Wesoła Wdówka Lechara czy Księżniczka Czardasza Kalmana. Nie zabrakło również utworów Francesco Sartori, Johanna Straussa i wielu innych. Lecz na gitarze niestety nie umiesz grać, oj, oj. Atmosfera panująca na koncercie była iście karnawałowa. Nie zabrakło również tańca, do którego pani Sylwia zaprosiła burmistrza Jacka Sochę. Taka tutaj przestrzeń, powiem szczerze, natchnęła mnie na to, żeby akurat móc z panem burmistrzem zatańczyć w tym momencie, kiedy jest przetańczyć całą noc. Koncert noworoczny z Wiednia na Broadway jest drugim tego typu wydarzeniem muzycznym. Zarówno ten, jak i wcześniejszy koncert sylwestrowy w 2013 roku pokazują, że na tego typu spotkania z muzyką jest bardzo duże zapotrzebowanie wśród Ozorkowian. Wystylizowani i elegancko ubrani maturzyści z Liceum Ogólnokształcącego imienia Stefana Żeromskiego tanecznym krokiem rozpoczęli odliczanie 100 dni do matury. Wretaniec, brzmi muzyka. A zatem poloneza, czas zacząć. W tym roku na studniówce bawiło się 87 maturzystów wraz z osobami towarzyszącymi oraz gronem pedagogicznym. Jednak dla nauczycieli studniówka oprócz dobrej zabawy niesie za sobą czas podsumowań i wspomnień. Osobiście w tych trzecich klasach uczyłam w dwóch. Trzecia klasa humanistyczna, fantastyczna młodzież. Trzecia A maturalna, matematyczna, fantastyczna. Każda na swój sposób. I trzecia D, ja ich wspominam, bo i też omawiałam dzisiaj tutaj. No, będę żałować i będę tęsknić za nimi. Każdy z nich od osobna jest fantastycznym człowiekiem. Będzie mi brakowało na pewno różnych dowcipów robionych przez moich chłopców. Będzie mi brakowało moich dziewcząt, które pomagały mi w wielu różnych sytuacjach, na które mogłam liczyć zawsze właściwie. Wychowawcy przez 3 lata czuwali zarówno nad dobrą edukacją, jak i przygotowaniem młodzieży do dorosłego życia. Chciałem ja ze swojej strony, myślę, że inni nauczyciele również, żeby nauczyć ich tego otwartego patrzenia w życie i nie chowania głowy w piasek, żeby czuli również, że coś są warci i myślę, że tego się nauczyli i mam nadzieję, że z tym pójdą dalsze życie. A cały trud włożony w edukację młodych ludzi docenili ich rodzice, twierdząc, że wybór pierwszego liceum ogólnokształcącego był dobrą decyzją. To jest naprawdę szkoła taka z wartościami. Szkoła, która promuje właściwe zachowania, która prowadzi dzieci właściwie, tak, żeby wiedziały, kim mają być. W tym dniu młodzież mogła odłożyć wszystkie troski i zmartwienia na bok. Najważniejsza była dobra zabawa. Chwila, w której się tańczy poloneza, jest wyjątkowa i trzeba ją przeżyć. Jest to wielka integracja wszystkich trzecich klas i myślę, że można się dobrze bawić również bez alkoholu, również z nauczycielami, także jak najbardziej polecam. Dla mnie najważniejszy jest taniec na przykład i od razu prosto na salę. Bawić się. Świetna zabawa, jest dużo fajnych ludzi. No i nie wiem, i można celebrować to, że za 100 dni jest matura. Czas między studniówką a maturą to ostatnia szansa na nadrobienie zaległości w nauce. To dla uczniów ogólniaka będzie naprawdę 100 pracowitych dni. Mam nadzieję, że teraz po studniówce zbiorą siły i zaczną się
uczyć na całego. Miejmy nadzieję, że uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Ozorkowie dobrze zapamiętali swoją studniówkę i wykorzystali chwilę, w której mogli zapomnieć o książkach i testach przygotowujących do egzaminów. Maturzyści, przed Wami ostatnia prosta. Będziemy trzymać za Was kciuki. A w następnym ozorkowskim serwisie informacyjnym pokażemy, jak bawili się uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych.